Uważam, że mam dzisiaj do powiedzenia ważne poselstwo. To nie jest nauczanie. To jest poselstwo. Bo wiele informacji z tego, o czym będę dzisiaj mówił, to my znamy. Ale mi nie chodzi o przekazanie wam dzisiaj kolejnych informacji, kolejnej wiedzy, która była gdzieś tam wiedzą zewnętrzną. Ja chcę dzisiaj skupić się na praktyce życia. Na praktyce wiary, na praktyce poruszania się w Słowie. Zatytułowałem sobie to poselstwo Duch Synostwa. I o nim chcę mówić. Ludzie czasami mówią do mnie, wiesz, bo ty to tak masz, że ty to tak z urodzenia pewnie jesteś taki twardy, odważny. Ty się takim urodziłeś. Ja tak nie mam, wiesz, ja mam inaczej. Ja mówię, jesteś w bardzo dużym błędzie. Nawet nie masz pojęcia, ile ja w życiu zakładałem masek, jak bardzo ja udawałem silnego człowieka i jaką ja cenę za to płaciłem. Wcale mi nie było wygodnie, wcale mi nie było lekko. Kiedy wieczorem kładłem się do łóżka, to tak naprawdę spadały na mnie tony ciężarów. Kiedyś udawałem. Ale znalazłem rozwiązanie. To nie jest kwestia charakteru, że ja się z takim charakterem się urodziłem i po prostu tak mam, a ty powiesz, ja tak nie mam. To jest pytanie, co ty chcesz też mieć? I zaraz pójdziemy dalej. Ja dzisiaj będę mówił o jednym słowie, o dwóch wersetach. Dwóch wersetach, gdzie wiara w te dwa wersety jest w stanie bardzo mocno zmienić człowiekowi w głowie. Mi zmieniła. Nie trzeba czasami, wiecie, łapać wszystkiego garściami, napakować do tej głowy. Tak jak mówiłem dzisiaj na uwielbieniu, coś trzeba przetrawić całym sobą, wejść w to słowo. I więc to, co mówię, jest też poniekąd trochę takim świadectwem, tak, że uwierzyłem w słowa z Rzymian 8, 15, 16 i na nich będę się dzisiaj koncentrował. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lękowi, lecz przeciwnie, wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, lub raczej którego mocą wołamy, Abba Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Wiecie, ja nie chcę, żeby dzisiejsze słowo to była taka kolejna informacja, jak ja często, czy rozmawiam z ludźmi, czy też jak słyszałem sporo takich nauczeń, czy sporo takich poselstw, że ktoś przeczytał dobrą książkę, nie wiem, Jacka Frosta, tak? I teraz on jakby cytuje tam główne puenty zawarte, jakieś zewnętrzne informacje o tym, czym jest synostwo. Przeczytał, posłuchał dobrego nauczania, tak? Skopiował to i to wziął. To się da wyczuć, czy ktoś tym żyje, czy ktoś tym nie żyje, tak? Oczywiście, najpierw trzeba przyjąć pewną informację, żeby się z tą informacją zgodzić, żeby zacząć gdzieś w nią wierzyć. Ale mi na tym nie zależy, bo ja tego często doświadczam. O, synostwo, tak, tak. Tak, ja wiem, ja jestem synem jestem. Jestem synem, ale. Ja mówię, srale. Jakie ale? Nie ma ale. Jestem synem, ale. Jestem synem, ale nie doświadczam. Jestem synem, ale diabeł mnie dojeżdża. Jestem synem, ale przechodzę trudny okres. Te rzeczy się wykluczają. Ja wam to dzisiaj udowodnię zaraz. Te rzeczy się... One się nie są w stanie zmieścić w synostwie, w przeżywanym i w praktykowanym synostwie. Więc mi nie chodzi o teologiczną informację. Przeczytałem w Biblii ten werset, jest ich masę. Ja wziąłem dzisiaj tylko jeden. Jest ich masę. Mógłbym wam wypisać całą litanię, zrobić, a tutaj Jakub powiedział tak, Jan powiedział tak, ja, jesteśmy synami, halleluja, jesteśmy synami. Co z tego? Jak ktoś wyjdzie i powie, jestem synem, ale nie doświadczam. Ale czegoś nie ma. I teraz to, co jest kluczowe i na czym mi dzisiaj zależy. Synostwo albo przeżywasz, albo nic nie daje ci informacja, że jesteś synem. Nic. Ta wiedza, że jesteś synem, nie daje nic. Zero. Synostwo trzeba przeżywać. Więc nie idziemy dzisiaj w stronę zdobywania informacji czy poszerzania informacji na temat tego, kto to jest syn,
tylko jak się poruszać w tej przestrzeni. Jak doświadczać tego synostwa. Więc to, na czym mi zależy po dzisiejszym słowie, to jeśli ktoś z was nie przeżywa synostwa, to żeby zaczął je przeżywać. A jeśli przeżywa w jakimś stopniu, tak, to żeby wszedł w to słowo jeszcze bardziej. Tak na maksa. Na maksa. Wiecie, to jest jeden z fundamentów naszego wzrostu, naszego poczucia bezpieczeństwa, naszego życia, tego, co my w życiu zrobimy, gdzie my pójdziemy, gdzie my się nie zatrzymamy, gdzie my postawimy sobie w ogóle pułap. Ale po kolei. Weźmy to słowo od początku. Lecz nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni czy lękowi. Wprost mówi inne tłumaczenie, tak? Co musimy sobie uświadomić? Bardzo ważną rzecz. Po pierwsze, przeżywany duch synostwa jest przeciwieństwem ducha niewoli. To jest bardzo ważne, nawet w diagnozie, żeby sobie odpowiedzieć, idąc po kolei, czy ja to przeżywam, czy nie przeżywam. Przeżywany duch synostwa jest przeciwieństwem ducha niewoli. Syn, praktyczny syn, nie da się niczym zniewolić. Bo to są rzeczy, które się odpychają. Duch synostwa odpycha ducha zniewolenia. Więc jeśli człowiek ma jakiś problem ze zniewoleniem, przestał być synem. Może mieć informację, ale ta informacja nie jest przeżywana. Ona nie jest praktykowana. Po drugie, duch synostwa wyprowadza człowieka z myślenia lękowego. To duch synostwa. Duch synostwa. Wiecie, bo wpadamy czasami w tak pewnego rodzaju stereotypy, tak? Że ktoś boi się, tak, no to dobra, wygonimy z niego demona lęku, ale to trzeba w ogóle kompleksowo zmienić sposób funkcjonowania. Jak człowiek zacznie przeżywać synostwo, przeżywać je zacznie, a zaraz sobie o nim powiemy więcej, tak? To tak naprawdę zmienią mu się w ogóle toki myślowe, tam nie będzie miejsca na myślenie lękowe. I teraz zobaczcie. Z chwilą nowego narodzenia każdy z nas, każdy otrzymał ducha synostwa. Dlatego jest powiedziane, że nie wzięliście ducha niewoli, aby ulegać lękowi, tak? Ale wzięliście ducha synostwa, tak? Ale to nie oznacza, że z automatu każdy w pełni go przeżywa, prawda? No nie jest tak, że od razu każdy go przeżywa, bo zobaczcie, są takie obszary, że z chwilą nowego narodzenia, w ogóle siła nowego narodzenia powoduje, że pewne zniewolenia i pewne myślenie lękowe jakby zostaje rozwalone, tak? Natychmiast odchodzi od nas z chwilą nowego narodzenia, tak? Bo to jest potężna siła. Nowe narodzenie to nie jest tylko tam coś tam teologicznego, to jest potężna siła, to jest potężne w ogóle zdarzenie, na którym jest ogromny ładunek mocy. I jest tak, że część rzeczy, wiecie, ludzie się rodzą na nowo, na przykład mówi, do wczoraj piłem, narodziłem się na nowo, nie piję. Jeden tak ma. Jeden mówi, bluźniłem, nie bluźnię, inny coś. Jakieś nieważne, tak? Jeden się bał, przestaje się bać w jakimś obszarze. Bo to nie jest tak często, że to jest kompleksowe. Ale jakieś rzeczy, które były takie mocne, najbardziej czytelne, one gdzieś tam ustępują. Ale, tak, reszta wymaga zmiany myślenia. Wymaga zmiany myślenia. Wszystko z chwilą nowego narodzenia z naszej duszy nie uciekło. Tu jest duch synostwa w duchu, tak? Ale w głowie niekoniecznie. Byliśmy karmieni czymś przez lata, wzrastaliśmy, mamy swoje toki myślowe, spadła bomba atomowa z chwilą nowego narodzenia, coś rozwaliła, jest jakaś siła rożenia, ale została jeszcze kupa syfu, który w tej głowie jest. I teraz sama informacja, która jest, przeczytam w książce, a, że mam ducha synostwa, jestem synem, jakby nie powoduje, że to myślenie się zmienia. To nie jest automat. To nie jest automat, tak? I teraz zobaczcie, parę przykładów takich, bo chcę wyjść w ogóle od kwestii też tej diagnozy, żeby iść dalej gdzieś tam w stronę rozwiązania, nie? Bóg mówi dzisiaj do ciebie, działaj, zrób to. Prost. Bóg mówi w prosty sposób, tak? Tak, żeby go człowiek zrozumiał. A ty mu odpowiadasz,
Panie, ale ja nie jestem w stanie tego zrobić, bo jeszcze wcześniej nigdy się mi to nie udało, Panie mój. Daj mi siłę i pewność Mojżesza. Daj mi siłę i pewność Jozuego i mądrość Salomona. Ja będę teraz modlił się wstawienniczo o to. Ja będę się, żebyś Ty mi to dał. Żebyś Ty mi to dał. A on mówi, ale ja Ci dałem ducha synostwa. Dałem Ci. Boisz się. A duch synostwa, jeśli w niego uwierzysz, on spowoduje, że ty zrozumiesz tak naprawdę, że ty masz to dzisiaj, tak? Więc przestań się bać, zacznij mi wierzyć. Zobaczcie, jak często w takich sytuacjach, praktyka życia, coś dostaję, ale nie mam dowodów, nigdy tam nie byłem w tym miejscu, nigdy tego nie osiągnąłem. Teraz jak? To ja to przetrawię przez tą moją głowę. Przetrawię. I co finalnie? I wiecie, ile razy wycofywaliście się z tego. Odkładaliście to na później. To się później to zrobi. Jeszcze mi tego brakuje, jeszcze mi tego brakuje. To nie jest przeżywany duch synostwa. Chcę wam to zderzyć dzisiaj, bo to jest związane z potrzebą zmiany myślenia. Teraz zobaczcie inny przykład. Najczęściej stosowany. A co, jeśli się pomylę? No co? I teraz taka, spójrz na to z tej strony. Czy spadnie ci korona z głowy? Nie spadnie ci. Dlaczego ci nie spadnie? Bo nie masz jej przez twoje uczynki. Nie wypracowałeś sobie tej korony. Nie byłeś na tyle świetny, że w ogóle z uczynków masz koronę i teraz uczynek cię jej pozbawi. Dostałeś tą koronę. Dlaczego? Z urodzenia. Z urodzenia. Z twojego nowego narodzenia jesteś synem. Nie musisz, kurczę, pilnować się, że jak popełnię błąd, to przestanę być synem. To duch sierocy się manifestuje między innymi w ten sposób, że się pomylę. Słuchajcie, popatrzcie na siebie, na nas wszystkich. Żadne z nas nie było warte, żeby założyć koronę na głowę. Żadne z nas. Czego byśmy o sobie kiedyś w życiu nie myśleli. Jacy to nie byliśmy, tak? Nie nadawaliśmy się do tego. Ale dostaliśmy koronę. Zostaliśmy synami z urodzenia. To dlaczego ktokolwiek potem może myśleć, że teraz jakikolwiek jego pomyłka jest w stanie go czegoś pozbawić? Że Bóg nagle będzie miał focha. O, miałem takie oczekiwania do ciebie, tak? Dałem ci koronę, bo liczyłem, że się nie pomylisz. Jak? Przecież się cały czas myliłem. Jaki jest dowód miłości Boga do człowieka? Że kiedy byliśmy grzesznikami, Jezus umarł za nas. Siedzieliśmy w grzechu wszyscy. Mieliśmy go gdzieś. Każdy, nawet religijny człowiek miał go gdzieś. Dlaczego? Bo żył niezależnie od niego. Chodził do kościoła po coś. Żeby się lepiej poczuć, żeby się komuś przypodobać. Ale Boga miał gdzieś. A on ci koronę założył i cię usynowił. Powiedział, jesteś synem. Synostwo jest duchowe, więc jak mówię syn, to pamiętajcie, że nie ma płci, tak? Więc dlatego mówię do wszystkich, jesteś synem. To jest ważne. Wiecie, to w ogóle wbicie sobie tej świadomości, bo cały świat funkcjonuje w tej mentalności uczynkowości. Muszę zrobić, to jest okej. Jak nie zrobię, okej. Miałem zrobić wczoraj ewangelizację. Nie zrobiłem. Już nie jestem synem. Nie czuję się synem. Już nie podejdę śmiało do zastawionego stołu. Już nie powiem, tato, biorę. Teraz nie jestem godny. Muszę przez 3 tygodnie teraz odpokutować regularną moją obecnością, żeby Pan znowu uznał, że jestem synem. Wiecie, obnażam diabła, ale i zaraz będę o tym mówił dalej. Uważam, że synostwo jest kluczem do wszystkiego. Do wszystkiego. A co, jeśli mi się nie uda i odniosę porażkę? Ile razy otrzymaliście słowo od Boga do swojego życia? I nawet było tak, że Bóg posłał innych ludzi, którzy wam to potwierdzili, tak? A mimo wszystko, tak, sparaliżował człowieka lęk przed porażką.
to, co mówiła dzisiaj Asia chociażby. Jednak no, ale nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać lękowi. Wzięliście ducha synostwa. Przeciwnie. Wzięliście coś innego. To są w ogóle, wiecie, dwa bieguny. Duch zniewolenia i duch synostwa. Ile razy mieliście słowo do Kościoła? Tak jak na przykład mówimy, no kto ma słowo dzisiaj do Kościoła? Kto ma słowo prorocze? Kto ma świadectwo może nie, ale słowo prorocze. Kto ma wykład języków? O. A jak się pomylę? Co mnie pomyśli, nie wiem, Bóg, pastor, inni ludzie w Kościele? Ja taki nieduchowy. Nie syn. Namierzam i pokazuję wam działania diabelskie, które prowadzą człowieka do zniewolenia. Synostwo trzeba przeżywać, tak? Nie na zasadzie budowania swojej wartości, na tym, co powiedzą inni ludzie, bo jak się pomylę w Kościele, w pracy czy gdziekolwiek, to w ogóle wiecie, co będzie dalej. Inna rzecz właśnie to jest też to, nie? Że lepiej się nie wychylać. Mówię, kto powie dzisiaj świadectwo? Ja wierzę, że macie świadectwa. Ja o tym wiem, że macie świadectwa. Tylko niepraktykowany do końca duch synostwa powoduje, że nie wypadnie tak dobrze. Nie powiem tego wszystkiego w taki sposób, który byłoby okej. Okay. Wiecie co? Nie, po co się wychylać? Kupię sobie spokój. Miałem taki stresujący tydzień. Tak mi wszystko najeżdżało w ogóle. Nie będę się wychylał. To Boże, to ja za tydzień. Ja pójdę i powiem. Wiecie, to jest fikcja literacka. Ja za tydzień. Za tydzień będzie to samo. Ducha synostwa przeżywa się dzisiaj. Zaraz o tym powiem, zresztą już nie będę uprzedzał, zachowam jakąś chronologię tego, co sobie tutaj przygotowałem, tak? Bo zobaczcie, tak samo jest potem w życiu. Ja tu nie jest. Stoi jakieś wyzwanie przed tobą, jakaś informacja. Zrób to, zaryzykuj, podejmij decyzję. Nie, ja to nie jestem taki ryzykant, nie? Ja to tak nie mam. Inni tak mają, ja to rozumiem, ja mam trochę inną konstrukcję. Ja to tak nie będę funkcjonował, tak? Ostrożnie, poczekam na tysięczny znak od Pana. Jak Pan to tak potwierdzi, wiecie, tak, że lodówkę otworzę i zobaczę, że to jest. I później w lodówce znajdzie informację, bo się okaże, że na etykiecie coś przeczyta, będzie zdziwiona, to jeszcze może niech w telewizji potwierdzą, nie? Żeby jeszcze coś się zadziało. Bóg mówi, leć, tak, leć. Człowiek nie mówi, lecę, bo chcę, życie twoje jest we mnie, nie. Tylko co człowiek robi? Siedzi, czekam na tę jedną chwilę i czekam. Minął rok, a ja czekam na tę jedną chwilę. Wierzę, że mój Pan do mnie przemówi. Wierzę, że mnie zainspiruje. 5, 10, 20 lat, punkt wyjścia. Wiecie, co jest w efekcie końcowym, tak? Bo człowiek taki mówi, wiadomo, jak mówi, Bóg mówi leć, to człowiek mówi tak, ale wiesz, Boże, no przecież każdy rozsądny człowiek, Ty jesteś Bogiem mądrości, każdy rozsądny człowiek, żeby lecieć, tak, no skrzydeł nie mam, to muszę mieć jakiś spadochron, tak? I są te dyskusje często, które są, wiecie, ludzi z Bogiem, nie? I okej, już widać, że po prostu człowiek nie poleci, nie? A później, jak są mówione prawdziwe poselstwa na temat ducha synostwa i po tylu latach, które człowiek tego nie przeżywa czy nie doświadcza, to zaczyna się mówić, to jest zwiedzenie, to nie tak, jestem synem, przecież jestem synem, nie? Ale synostwo widać. I teraz, co chcę powiedzieć w ogóle? Po pierwsze, a wracając do tego słowa, zgódź się z tym, całym sobą, zgódź się z tym, że nie wziąłeś ducha niewoli, aby znowu ulegać lękowi. Zgódź się z tym. Patrz na to słowo. Wyrysuj je sobie przed oczami. Obklej cały dom. Samochód obklej. Miejsce pracy. Wszystko. Miej to przed oczami. Patrz na to. Będą przychodzić do ciebie różne lękowe odczucia.
sytuacje stresogenne. Patrz na to i mów, nie wziąłem ducha niewoli, aby ulegać lękowi. Nie wziąłem. Ile razy? Nie wiem. Może milion musisz powiedzieć. Może wystarczy 30. Nie wiem. Ale z tym się trzeba zgodzić i tego nie można pominąć. Ta świadomość, wiecie, to jest broń. Jak, przecież sytuację zagrożenia odczuwa każdy z nas w różnych sytuacjach. Tylko teraz co zrobisz? Idziesz na tą sytuację, nie byłeś tam nigdy. Wydaje ci się, że to jest w ogóle większe od tego. I to jest, masz mikro ułamek sekundy na podjęcie decyzji. Mówię, to co wam dzisiaj mówię, jest też po części świadectwem. Ja tak sobie budowałem, ale ja nie wziąłem ducha niewoli. Ja nie zgadzam się na lęk. We mnie nie ma lęku. Nie może być we mnie lęku, bo to nie ten duch. Nie z tego ducha jestem zrodzony. To nie ja. To nie o mnie. Budowanie tej świadomości powoduje, że rośnie poczucie bezpieczeństwa, tak? Chcę wam pokazać w ogóle, wiecie, w tym słowie, że nie wzięliście ducha niewoli, aby znowu ulegać lękowi, zawarte są pewne zależności. Zobaczcie. Nieprzeżywanie osobiście synostwa, nieprzeżywanie, prowadzi człowieka do różnej formuły zniewolenia. To nie jest tak, że można sobie, a to jest tam powiedzmy na szóstkę. Wystarczy mi 4+ w chrześcijaństwie. Nie? Nie potrzebuję przeżywać synostwa. Jeśli nie będziesz przeżywać synostwa, przyjdą różne formuły zniewolenia. No to jest jakby rzeczywistość duchowa nie znosi próżni. Albo, albo. Albo, albo. A co dalej? Zniewolenie potęguje w człowieku wiarę w lękowe toki myślowe. Człowiek zaczyna w nie wierzyć. Tak powstają w ogóle później różnego rodzaju też paranoje, tak? Człowiek zaczyna w to wierzyć, nadaje temu rangę. Bo jest jaki? Zniewolony. No, ale nie będę tego rozwijał, to są oczywistości. I później jest tak, że człowiek boi się, nie wierzy też w siebie, bo w tym momencie informacja, że on jest zjednoczony z Bogiem, że Bóg i on to jest jedno, to jest fikcją totalną, z jakąś zewnętrzną informacją, tak? Dlatego, że nie przeżywa synostwa. I teraz, wiecie, jak wszystko inne, przeżywanie synostwa zaczyna się od wiary w to, że jestem synem. I charakterystyki synostwa. Kto to jest syn? Ale pierwsza jest ta informacja. Nie wziąłem ducha niewoli, aby ulegać lękowi, tak? Zgadzam się z tą informacją, patrzę na nią i zaczynam budować wiarę w to, że jestem synem. Jestem na drugim biegunie ducha synostwa. Zobaczcie. Galacjan 4:1 Paweł pisze tak. A mówię, dopóki dziedzic, czyli dopóki syn jest dziecięciem, niczym nie różni się od niewolnika, choć jest panem wszystkiego. Wiecie, to jest bardzo mocna informacja. Ktoś jest panem wszystkiego, ale brak świadomości w nim powoduje, że żyje jak niewolnik. Brak świadomości. Niekoncentrowanie się na tym, kim ja jestem. Diabeł w pierwszej kolejności to chce wykraść człowiekowi. Poczucie bezpieczeństwa poprzez twoją tożsamość i przekierowanie twoich oczu, na co sięgnąłeś do tej pory wiarą, jakie błędy popełniłeś, czy popełniłaś. Świadomość tego, że jesteś synem, ma ogromne znaczenie. Bez tej świadomości, tak? Chociaż człowiek w istocie jest synem, bo wszyscy wzięliśmy ducha synostwa, żyje jak niewolnik. Żyje w zniewoleniu. I teraz, a w ogóle coś wam powiem, bo to właśnie synostwo, dla mnie to są takie slogany, wiecie. Synostwo jest sloganem, liderstwo stało się sloganem. Wiecie, że liderstwo stało się sloganem? Ja nie mam zgody na przykład na to, jak pojmowana jest kwestia liderstwa. Dla mnie lider to jest ktoś, kto jest z przodu i wyznacza kierunek. I ten, który mówi, jesteś moim liderem, naśladuje drugą osobę.
Nie mówię, że naśladuje w zakresie indywidualnego powołania, ale sposobu życia, wiary. Chcę być jak ty. Jesteś moim liderem. To wszystko zostało takie sprowadzone trochę, wiecie, że jesteś moim, bądź moim liderem, wycieraj mi pupcie. Raz w miesiącu, jak będę miał gorszy dzień, to zadzwonię, wyleję wszystkie żale na ciebie, bo jesteś moim liderem. Albo jak będę chciał się czymś pochwalić, to raz w miesiącu cię zadzwonię i ci opowiem. To nie jest liderstwo. A liderstwo też to nie jest duszpasterstwo. Czasem w ramach duszpasterstwa jest taki odcinek, że się wyciera komuś pupcie, no bo to jest ten wiek, ten od, ale prowadzisz człowieka gdzieś tam do wzrostu. A liderstwo tak jest postrzegane. Ja mówię, czasami ludzie przychodzą, mówią, że tak, to bądź moim liderem. Mówię, i pierwszą informację im przekazuję. A on się nie stosuje do tego. Nie jesteś moim liderem, chcesz to tak nazywać. Znaczy, ja nie jestem twoim liderem, bo ty mnie nie słuchasz. Jacek, kilka lat temu, sporo lat minęło, jak Jacek miał taki czas, że się zrywał z każdego miejsca, pamiętasz? I rozmawialiśmy na temat liderstwa. Co ci powiedziałem? Że przez pół roku nie zerwiesz się nigdy z kościoła, dopiero zaczniemy rozmawiać, tak? I powiedziałem, że jak się raz zerwiesz, to się licznik uruchamia od początku. To była informacja liderska. Bo ja wiedziałem, że on tego potrzebuje. On chciał sobie ze mną gadać. Ja wiedziałem, że on wtedy chciał sobie ze mną gadać, poopowiadać mi pewne rzeczy. A ja mówiłem, nie. Zbudujesz w sobie pewną cechę. W ogóle z nim nie gadałem. Pamiętasz? Wiem. Przychodzisz. Wiem. Jesteś co niedziela przez pół roku. I zaczynamy robić. Ale to zostało tak sprowadzone właśnie. Jestem synem i mam lidera. Jestem synem i mam lidera. To wszystko widać w ogóle, wiecie. To są naprawdę, to się zrobiły slogany. Synostwo, liderstwo, tak? I teraz wracając do wątku. Skoro więc duch synostwa jest przeciwieństwem ducha niewoli, który prowadzi człowieka do permanentnego odczuwania lęku, to znaczy, że duch synostwa to duch odwagi, po pierwsze. Po drugie, duch męstwa. Zaraz to wyjaśnię. Po trzecie, duch niezależności od systemu tego świata. Po czwarte, duch niezależności od religii. I po piąte, duch niezależności od samego siebie. To jest duch synostwa. To są jego twarze też, czy części. Co to jest odwaga? Odwaga, wiemy o tym, od lat o tym mówimy. Taka pierwsza odsłona odwagi to jest działanie pomimo odczuwania lęku lub zagrożenia, tak? Czyli działam, chociaż odczuwam zagrożenie. Działam, chociaż odczuwam lęk. Ale to jest bardzo ważna informacja. To jest śmiałe i świadome działanie. Świadome działanie, nie przypadkowe. Ja świadomie działam, bo jestem synem. Świadomie, dlatego, że jestem synem, więc działam pomimo lęku. Dlaczego? Bo wiem, że jestem bezpieczny. Dlaczego? Bo jestem synem. Kropka. Więc działam. Świadomie. Ale jest to też, odwaga, umiejętność podejmowania właściwych decyzji. Czasem jest to działanie, a czasem jest to podejmowanie właściwej decyzji. Pomimo nacisków zewnętrznych lub wewnętrznych. Tak? Nacisk na głowę. Tak? Ale jestem synem, więc podejmuję właściwe decyzje, dokonuje właściwych wyborów. Czym jest męstwo? Bo czasami ludzie mnie pytają, myślą, że to jest zamiennik. Nie do końca. Męstwo to jest taki kwalifikowany rodzaj odwagi. Męstwo, inaczej też dzielność, to jest jakby odporność na różnego rodzaju przeciwności zewnętrzne i wewnętrzne, ale gdzie? W czasie walki i wojny. W czasie już realnego zagrożenia, bycia pod odstrzałem, bycia pod presją. Każdy człowiek, który gdzieś tam usługuje, jest na jakimś odcinku frontu, tak? I w tej sytuacji już przychodzą też jakby inne ciężary niż gdzieś tam powiedzmy z fotela, inne naciski i inne rzeczy, tak? I teraz męstwo, to tak jak obserwujecie, nie wiem, czasem żołnierzy czy jakiekolwiek osoby, które działa realnego, tu nawalają rakiety, nawalają czołgi, tak on idzie i w ogóle i on walczy. Czyli działa pomimo tego, że różne przeciwności zewnętrzne i wewnętrzne na niego działają. Niezależność od systemu tego świata to jest przede wszystkim nieuleganie trendom tego świata. Każda epoka ma swoje trendy.
Jest jakiś czas. Wiecie, ostatnio, wczoraj byliśmy w Białymstoku, też tak rozmawialiśmy. Wszystko ma... Ja myślę, że jest jakiś teraz na przykład wizerunek, jak wygląda nabożeństwo, nie? Jak ono wygląda. I tak jest, utrwalił się od wielu lat w kościołach, w Stanach i wszędzie. Ale to nie jest jedyny wzorzec, który jest stosowany, może być. Ja nie wiem, czy do końca tak to wyglądało 2000 lat temu. Nie? Ale to jest jakby tylko przykład. Ale chodzi o to, że jest kupa różnego rodzaju trendów, które są w świecie, tak? I teraz człowiek temu ulega, bo to wyssał z piersi matki. Wydaje mi się, że tak, że w ramie tego może budować. Nie, my te trendy mamy wykorzystywać na własny użytek albo na użytek królestwa. Świadomie. Tak? I musimy też zmienić aksjomaty życiowe. To jest ta niezależność od systemu tego świata. Czyli zobaczcie, nie muszę się starać. Mówię to świadomie. Jesteśmy ludźmi służby. Jesteśmy ludźmi dyscypliny. Wiemy tak naprawdę, że kładziemy życie i chcemy kłaść jeszcze je bardziej. Ale nie zmienia to faktu, że w naszej głowie musi być informacja, jako syn nie muszę się starać. Kompletnie nie muszę się starać. To nie może być naszą motywacją. Wszyscy mówią, staraj się. Staraj się. Chcesz coś osiągnąć w życiu? Staraj się. Zasuwaj. 8, 12, 14, 16, 21 godzin. Zasuwaj. Więcej, 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 więcej. Nie możemy wpaść w ten tryb. Nie możemy, bo to nie jest synostwo, że jak ja sobie więcej służę, to teraz jak siedziałam w Białymstoku, to się czuję taki bardziej synem. Bo mam portfolio. Mogę pokazać na YouTubie, że mam portfolio. Bzdura. Nie może być różnicy, kiedy, jak ja siebie postrzegam. Nie może być tak, że ja się staram dla siebie, dla Boga. Nie. Syn się nie stara. Dlaczego? Bo z urodzenia jest synem. A Bóg nie ma dla niego żadnych oczekiwań. Zgodzicie się ze mną? Zaspokoił swoje oczekiwania w Chrystusie. Wracamy do fundamentów. Zobaczcie, do fundamentów wracamy. Zaspokoił swoje oczekiwania w Chrystusie. Nie ma żadnych oczekiwań od ciebie Bóg. Robisz to, bo chcesz, bo poważnie traktujesz Jego Słowo, bo poważnie traktujesz to, co On powiedział, ale On nie określa, nie definiuje twojego usynowienia czy twojego synostwa, dlatego czy się będziesz starać. Bo jesteś synem. Po prostu jesteś. Ten, który służy i ten, który nie służy, jest synem. Jest. Nie zmieniają się atrybuty synostwa. Nie zmieniają się, tak? Opinia innych ludzi. Nieważna jest opinia innych ludzi. Nieważna jest, co powiedzą. To jest bardzo nieważne. Bardzo nieważne. Wszystko w tym świecie budowane jest na popularności. Cały system wprowadzania, zobaczcie, lajków, udostępnień, skalowalności tego, algorytmów. Wszystko, co nas otacza, myśli w ten sposób i ukierunkowuje się w ten sposób. Ale ty nie możesz tak myśleć. Jako syn. Syn tak nie myśli. Co go to obchodzi? Niezależność od religii. Co to jest? Czyli przeciwność do systemu myślowego coś za coś. No chociażby to właśnie, nie? Usynowienie za służbę. Coś za coś. Bóg mnie kocha, bo się staram. A jak to jest? Jak się w czymś pomylisz i w czymś zgrzeszysz. Czujesz się oddalony od Boga? Czy oddalona? Oddzielony? Przecież On rozwiązał problem grzechu na krzyżu. I On cię widzi w Chrystusie. Tu się, wiecie, mieszają dzisiaj w tym wszystkie jakby fundamenty, które my przerabiamy w tym słowie. On nie widzi cię w ten sposób. On wymazał list dłużny. On cię widzi w Chrystusie. Przestałeś być synem, bo zgrzeszyłeś? Bo nawrzeszczałeś na kogoś? Nie. Nie. Nie zmienia to pozycji przed Bogiem. Nie zmienia to dostępności Jego i wszystkiego, co On ma. Nie zmienia to. Syn z urodzenia. Dlaczego? Bo On to tak wymyślił.
I to jest siła Nowego Narodzenia. To jest siła w ogóle tego przymierza. Kurczę, wszyscy zawsze musieli na coś zasłużyć. Czegoś przestrzegać, coś zrobić. Tu raz uwierzył, synem został. Ale wracają wszystkie toki myślowe, że jak to utrzymać? Jak to zrobić? Jak tego nie stracić? Jak mimo wszystko wyrwać to, zutylizować z głowy w ogóle? I na rower pójść. Usunąć z głowy. Z urodzenia jestem synem. Mogę się dzisiaj 100 razy pomylić. Największą pomyłką moją byłoby to, że po tych 100 pomyleniu, jeśli bym się czuł w jakikolwiek sposób oddzielony, chociaż na milimetr od Boga, że przestałem być zjednoczony. Niby śpiewałem na uwielbieniu, że jestem zjednoczony z Bogiem, ale później przyszła jakaś trudna sytuacja i teraz mimo wszystko tak, no nie wiem, no jakoś tak nie czuję się synem. Ale nim jestem i muszę swoją głowę zanurzać w tej świadomości zawsze. Nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy są, nie wiem, endorfiny podniesione. Zawsze. A właśnie najczęściej w takich sytuacjach, kiedy człowiek popełnia jakiś błąd, kiedy jest coś innego. Czy ja w tym momencie wierzę w to? Dalej, niezależność od tej religii, tak? Mam to, choć ani na to nie zapracowałem, ani na to zasłużyłem. Nikt z nas nie zapracował na to, co mamy. Nikt z nas nie zapracował na to synostwo. Nikt z nas na to nie zasłużył. Nikt z nas. Nikt z nas. I ci, którzy założyli milion kościołów, i ci, którzy przyprowadzili, nie wiem, miliony ludzi do Jezusa, nie zasłużyli na to, co mają, bo na to się nie da zasłużyć. I to musimy zmienić w swoim myśleniu, bo inaczej zawsze będziemy szukali czegoś, żeby się lepiej poczuć, że cokolwiek zrobimy. Nie dlatego robimy. A to będzie wykluczało synostwo. Nie będziemy praktykowali synostwa i co? I będziemy chodzić w zniewoleniach, w myśleniach lękowych i w ciężarach. I muszę więcej. Założyłem 100, muszę założyć 300, bo już nie będę taki kochany. Już przestanę być w tym miejscu. Nie. Nie dlatego to robisz. Nie dlatego głosisz Ewangelię. Nie dlatego. Jesteś synem. Więc zrobienie w sobie tej mentalności. Należy mi się, choć się nie przyłożyłem. Nie. Bóg w swojej łaskawości i w swoim majestacie może zechcieć mnie czymś obdarzyć suwerennie, bo jest suwerenem, tak? Nie, tak. Tylko należy mi się. Czy jak zgrzeszysz, masz w sobie myśl, że należy ci się od Boga? Wszystko to, co tak byś nie zgrzeszył? Że masz roszczenie do Boga o to. Dlaczego? Bo syn ma roszczenie. Syn ma prawo. Synostwo jest pewnym związkiem. Ono ma, niesie pewne konsekwencje. Skoro on zdecydował, że jesteś synem, to nawet jak upadasz, to teraz twój stół nie przestaje być zastawiony obficie. Mówi, o nie, dzisiaj kolacji nie będzie. Dzisiaj nie jemy. Post teraz. Nie. Idziesz i jesz. Ile chcesz. Idziesz i bierzesz. Bo synem jesteś z urodzenia. Z Nowego Narodzenia. Jesteś nim. Jesteś tym synem. Wiecie, to akurat ten kawałek, to zachęcam do tego, żebyście wszyscy, którzy nie przepracowaliście tego, żebyście poświęcili na to czas. Należy mi się. Czy w ogóle jako syn mówisz w ten sposób, rozmawiasz w ten sposób z Bogiem czasem. Czasem, bo to są różne rozmowy. Należy mi się. Syn jestem. Ja nie jestem bezpański pies, który próbuje teraz pomerdać ogonkiem, żeby ktoś go zaadoptował i wziął do siebie, no chociaż do budy, tak żeby mógł z daleka popatrzeć na ten piękny domek. I jak będę się miział, Boże mój, jestem, zobacz na mnie, jaki jestem fajny. Synem jestem. Synem. Wchodzę. Niezależność od samego siebie. No to jest, nie należy do siebie samego, ludzie. No to jest trochę dystansu do nas wszystkich. Też się cały czas uczę tego i rozwijam coraz bardziej w tym. Dystans do siebie przede wszystkim. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I teraz to prowadzi też do tego. Więc jestem kochany i żyję, aby kochać. Tak wam powiedziałem rano, jak zaczynaliśmy. Stęskniłem się za wami. Ale kurczę, miło jest wiedzieć, że ktoś się za mną stęsknił.
Miło jest to wiedzieć. Dlaczego? Bo chce, bo jest potrzeba kochania i bycia kochanym, tak? W ogóle poruszania się w tej płaszczyźnie. W tym nie ma nic złego, w tym nie ma nic słabego, absolutnie. Dobra, i to jest ta pierwsza część. Teraz, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Co to w ogóle znaczy? Wiecie, bo to jest tak, w którym wołamy Abba Ojcze. I ludzie mówią tak, no Abba Ojcze przeczytałem, no to jest takie tłumaczenie, że Abba to w sumie też ojciec, nie? Więc tam ojcze, ojcze, tam, no, no tak, no. No taka informacja, żadna informacja. Żadna. Przyjęta literalnie informacja, nic nie wnosząca. Wołamy Abba Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa proszę Cię o to. Jaki urzędniczy ton. Petent przyszedł do urzędu gminy. Jakiś wniosek złożyć. I nie wie, czy urzędnik ma dzisiaj dobry humor, czy nie ma dobrego humoru. Co to tam będzie teraz? Ale w imieniu Jezusa, żeby się udało. Ojcze. Ten zwrot Abba Ojcze ma ogromne zabarwienie emocjonalne. Świadczy o bardzo bliskiej więzi między ojcem i synem. To jest największa więź. To jest najwyższa forma bliskości i miłosnej więzi, która ich łączy. Jest to określenie najbardziej pieszczotliwe dla wyrażenia tych słów. Więc to nie jest twarde w polskim tłumaczone ojcze. To można powiedzieć tatko, tatunciu, tatusiu lub każda inna forma wypracowana pomiędzy synem i ojcem ich wzajemnej komunikacji. Ale to nie jest urzędnicze. To są pieszczoty. To jest związane z bliską, intymną relacją. I teraz, wiecie, tam było, wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, czy przez którego, którego mocą wołamy, tam jest to dosłowne tłumaczenie. To ten duch synostwa. On spowodował tą bliskość. Zresztą zobaczcie, zjednoczenie. Zjednoczenie. Jak zjednoczenie, to nie ma rozdzielenia. Zjednoczenie. To jest ogromna więź. I teraz nam się wkłada do głowy i diabeł próbuje to cały czas gdzieś tam potęgować, że no niby tak, no niby z jednej strony wiemy, że jesteśmy tam zjednoczeni, ale ten Bóg jest ciągle zewnętrzny. On ciągle gdzieś tam jest w chmurach. On ciągle gdzieś tam jest, trzeba go złapać, trzeba go gdzieś tam szukać, ale no żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, tak? I teraz zobaczcie, duch synostwa jest więc ściśle związany ze świadomością swojej tożsamości. Z przeżywaniem tej tożsamości i z bliską relacją. Jestem świadomy, kim jestem. Przeżywam to, kim jestem. W różnych okolicznościach, w trudnych, ale stawiam na to, że jestem synem. Że wziąłem ducha synostwa. Nie ducha niewoli. Nie. Nie wycofam się. Nie zatrzymam się. Zadziałam. Dlaczego? Bo jestem synem, tak? I bliskiej relacji, która rośnie oczywiście w życiu modlitewnym człowieka. W komorze człowieka. I teraz zobaczcie. Syn wie, że jest synem. Zgodzicie się ze mną? Syn wie, że jest synem. On to wie. Urodziłem się tak. No jestem synem. Nie? On nie jest kimkolwiek na dworze. On nie jest sługą, guwernantką, pomocnikiem na dworze Pana. On jest synem. To jest zupełnie inna postać. Tak? I syn też wie, że ma tatę. Ma go. Nie może mieć. Musi się postarać, żeby go mieć. Nie. On go ma. Nie jest sierotą. Nie jest odrzucony. Nie jest zapomniany. On tym żyje. Przychodzi nacisk myśli jakichś w ogóle odrzuceniowych. Ale ja jestem synem. Jest uderzenie tą informacją. Uderzenie tą prawdą w ten tok myślowy. A ja jestem synem. Ja mam tatę. Mam tatę. Jestem synem i mam tatę. To takie banalne, zobaczcie, to dzieci tak robią, nie? Dziecko, mam tatę, mam mamę, mam, nie tam, idą, tak? Ale zobaczcie, jakie poczucie bezpieczeństwa w nich to robi. A później ludzie dorastają
i przyjmują wszystkie gdzieś tam inne filozofie. Syn wie, że jest synem, tak? I teraz co? Syn wie, że jest skarbem dla swojego ojca, taty. Nie będę mówił ojca celowo, bo w naszym języku to jest tłumaczone zbyt szorstko, zbyt twardo. To mamy takie pejoratywne skojarzenie z tym bardziej, nie? Jest skarbem. Nie jest jednym z. Mamy tysiące przykładów w Biblii o owcach, o nieowcach, o synostwie, gdzie jest nam to pokazane. Jest perłą, jest skarbem. Z urodzenia. Nie przez uczynki. Nie kiedy zrobi tyle czy tyle, to wtedy jest perłą. A jak nie zrobi... Nie, jest skarbem, jest synem. Więc syn jest przekonany o bezwarunkowej miłości ojca. I to jest jedna z ważniejszych recept. Bez względu, w którym miejscu życia człowiek się znajduje, tak, musi wierzyć w bezwarunkową miłość ojca. Dlatego mówiłem, że wracamy dzisiaj do fundamentów, bo to ta świadomość buduje w nas ogromne poczucie bezpieczeństwa i kształtuje naszą osobowość. Jest to fundament naszego jestestwa. Miłość. Zobaczcie, pamiętacie na nauczaniach, tylko na fundamentach Artur mówił o tym, już nie pamiętam w tym momencie, że początek badania Bożej miłości, czy w ogóle miłości do Boga, czy w ogóle zagadnienia miłości, zaczyna się od wiary w to, tak, że to On pokochał nas. Jak człowiek to pominie i pójdzie do tego punktu, że a ten mnie miłuje, Boga miłuje, kto przestrzega moich tam przykazań, to zaraz wpadnie w uczynkowość. Musi zbudować najpierw fundament, że kiedy był grzesznikiem, kiedy na nic nie zasłużył, kiedy zasłużył na śmierć, o może tak, to Bóg go pokochał bezwarunkowo. I teraz poprzez akt wiary i niezasłużoną przychylność człowiek staje się synem. Prawowitym, wiecznym synem. Coś wam powiem. 6 lat temu. Znaczy, ja mam generalnie tak, że ja sobie tam jakieś piosenki, które mi się w starym życiu czy w dzieciństwie podobały, ja sobie je tam często przerabiam, sobie tam śpiewam sam tam w moich komorach. I 6 lat temu była taka sytuacja, że Duch Święty położył mi na serce taką piosenkę tam Proletariatu, Przemijanie, taką baladę, ja ją tak lubiłem kiedyś sobie tam na gitarze brzdąkać ją. I pokierunkował mnie w tą stronę, a nie był to najprostszy czas gdzieś tam u mnie. Był taki nacisk różnych rzeczy i to brzmiało mniej więcej tak, mam początek, że ten z twoich pragnień to ja. Nie byłem w stanie przejść do drugiego wersetu. Nie byłem w stanie przejść. Rozwalało mnie to. Ten z twoich pragnień, to mówię, to Chrystus, to Jezus. Ale ja wiedziałem to intelektualnie, wiecie, ja już wiedziałem to, że niby tak jest, ale teraz był moment przeżycia tego, całkowitego, zbudowania fundamentu na tym, że jestem ucieleśnionym pragnieniem Boga. Nie, że będę, jak założę 5 kościołów, nie, że będę, jak zrobię to czy to, tylko, że jestem dziś, bo jestem synem. Wiadra łez przy tym wypłakałem. Wiadra. Głos mi się dusił. Powiedziałem, przebije się. I przebije się tak, że nigdy diabeł nie wetknie tam szpileczki. I orałem na tym. Jak przychodziły trudniejsze myśli, czy coś, jakieś były sytuacje, ten z twoich pragnień to ja. I dalej, to jest cała taka dosyć intymna pieśń. Ale od tego się zaczynało. Ja jestem pragnieniem Boga. Religia oczy ci wydrapie za to. Tak, Jezus jest pragnieniem Boga, ale ty w tym stanie jesteś. Syn jest pragnieniem Boga. On tak zapragnął. Zapłacił za nas cenę, zobaczcie, i powiedział, nie będę patrzył w ogóle, zamykam temat grzechu. Nie obchodzą mnie wasze błędy. Będę was w Chrystusie oglądał. Takie przymierze wymyśliłem.
Takie. Stajecie się synami, a ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie mi synami. Nic już, koniec, zostawiamy, wywalamy to wszystko. Błąd, nie błąd, ja was widzę inaczej. Syna widzę. Syna mam, synu mój, wszystko co moje jest twoje. Masz dostęp do tronu. Wiesz. A w naszych głowach, wiecie, cały czas inaczej. Ale ja postanowiłem, że się przebiję przez to i się przebiłem przez to. I między innymi to mi dało dużą siłę, o którą mnie pytają ludzie. To mi dało dużą pewność. Bez względu na to. Nie wiem, jak wy macie, ale ja się czasem mylę. Ale nie zachwieje to moją tożsamością. Nie zachwieje to już to tym, że jestem synem. Nie muszę odczekać chwili, żeby sięgnąć po jakieś, nie wiem, po cokolwiek w ogóle, Bożego czy coś, żeby się w ogóle zwrócić. Nie czuję się gorszy. Dlaczego? Ale życie tym słowem, naprawdę. Wiara w to. Jestem synem. Z urodzenia, a nie z uczynków. Z urodzenia. Zobaczcie, nie syn nie powie Abba Ojcze. Znaczy, nie syn powie regułkę. Nie syn powie, wiecie, my często się mówi tam, że katolicy mają regułki, ale protestanci mają swoje regułki. Przeczyta werset, tak? W tym duchu wołamy Abba Ojcze. Co powiedział? Regułkę powiedział. Regułkę, wołamy Abba Ojcze. Ale to nie jest to Abba Ojcze. To nie jest to, że syn, który jest blisko, intymnie, pieszczotliwie przychodzi do ojca, tatusiu, w ogóle, wiesz. Wiesz, syn przyszedł. I mówię ci, tato, ale wiesz, tutaj trochę się poplamiłem, trochę się w gównie wywróciłem, wiesz, tam, tak się czaimy tam, nie? Syn przyszedł. Syn. Syn. Nie syn, nie powie też, ten z twoich pragnień to ja. Może zasłużę na to. Jak się poprawię, teraz wprowadzę taki plan naprawczy przez miesiąc czasu, będę taki, 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 taki i wtedy już będę, powiem, że ten z twoich pragnień to ja. Zbuduję samosprawiedliwość swoją. Nie interesuje mnie to, że ty powiedziałeś, że to wszystko wymazałeś. Nie, ja lepiej się poczuję wtedy, wiesz, że co? Że zasłużyłem na to. Zobaczcie, ile tych myśli jest wbitych w nasze toki myślowe. Że jednak zasłużyłem na tego syna. Zasłużyłem, tak? Tak się postarałem, miałem dobry miesiąc. Teraz taki bardziej jestem usynowiony niż wtedy, kiedy się potknąłem. O co mi chodzi? Słuchajcie, jeśli ktoś tego z was nie doświadcza, bo ja wiem, że my, słuchajcie, jesteśmy w takim miejscu, coraz bardziej się angażujemy w różne działania związane ze służbą, coraz bardziej są ponapinane, wiecie, czasy, poświęcone życia, coraz więcej tego widać. I teraz uważam, że jest kluczowy moment, że teraz nie można przy tym zgubić czy pominąć tego synostwa. Nie można wpaść po prostu w rytm działania, zapominając o tym fundamencie. Nie można. Uważam, że to jest bardzo ważne dlatego słowo dla nas też na teraz, bo to z tego wszystko musi wynikać. Z tego musi wychodzić, tak? Trzeba wrócić do tego, że to Bóg pokochał nas, wiecie, bez względu na to, jaki był, czy jaki jest nasz stan. Bez względu na to, że nie zasłużyliśmy na tą miłość, ale ta miłość jaka jest? Zobaczcie, ona jest bezwarunkowa i ona jest wieczna. Przecież te wszystkie słowa, które mówią w Biblii, że jak kto uwierzy we mnie, w ogóle ten nie zginie na wieki. Miłość jest bezwarunkowa i wieczna. Jeśli jest bezwarunkowa, to choćbyś całe życie się mylił teraz, to jest bezwarunkowe. Nie możesz tego stracić. Nie możesz. Jest bezwarunkowa miłość. Religia, która niestety nie powie Abba Ojcze. Powiem, jak to wiesz? A możesz taki grzech popełnić? Tak. Od razu wiesz, że człowiek się nie czuje bezpiecznie. Od razu wiesz, że on nawet nie wie, co to jest, że nigdy nie był w takiej relacji, że on nie wie, co to jest syn. Nie wie, co to jest syn. On zna ojca, co z pałą stoi. Jakie dostaje stopnie? 3, 5 i truje. Z czego truja? I pałą po nogach. Takiego ojca ludzie, szczególnie w tym kraju, znają. Wiecie, ale to naprawdę trzeba wrócić do tego, że to się wydaje takie banalne, nie? Żeby budować ten fundament w zakresie tej wiary w miłość. Ale to jest ważne. Bo jeśli tego nie ma,
słuchajcie, tego fundamentu, to cała nadbudówka jest w stanie się rozlecieć, nie? Wiecie, też to, co widzę, że ludzie w ogóle, jak tak popatrzy się na chrześcijaństwo często z boku, nie? To ludzie piszą takie, na przykład, piękne, intelektualne, fajne posty w ogóle o Bogu. Pokazują w ogóle prawdy Boże, nie? I tak człowiek czasami patrzy tak na tego człowieka przez pryzmat tego, nie, jego Facebooka czy coś, nie? No, kurczę, ale tak się w ogóle fajnie rozwija. No, dużo takich mądrych w ogóle prawideł widzi, tak fajnie to jest w stanie napisać. Ty, ale dotykasz później tego człowieka, on wrak. Taki w ogóle dysonans nagle. Takie fajne rzeczy, nie? Ale wrak. Sierota, poniżony, zalękniony. No ale dobra, jak apostoł Paweł, tam wiesz, on był, miał dom, odważne pióro, tam dobrze pisał, to pisze. Niech piszą, bo to usługuje ludziom. Bo inny, który jest w innym stanie, przeczyta weźmie te prawdy i się tym zbuduje. To nie o to chodzi, żeby te osoby nie pisały, tylko wiecie, że ja już tak wiele razy tego doświadczyłem, że patrzysz tak na człowieka czasami, tak, a później się zbliżasz i mówisz, kurczę, on fundamentu nie dźwignął. On napisze rzeczy, z których się będę budował, będę się w ogóle karmił tym, dużo mądrości z tego wezmę, ale on nie uwierzył, że Bóg pokochał go, kiedy był grzesznikiem w ogóle, że nie musi zasługiwać na tą miłość, że nie musi zasługiwać na relacje. To jest zamknięta sfera. Pisze o Bogu zewnętrznym prawidłowe informacje na podstawie wiedzy, której zdobył. Skończył szkoły wiary, skończył wiele rzeczy, ma super wiedzę, gdzieś tam się rozwinął też, nie przeczę, tak? Ale to wszystko jest kulawe, bo w środku wrak. Pewnego poziomu nie przeskoczy. Zobaczcie, żeby ludzie chociaż w 50, nie w 50, żeby ludzie w kościele chociaż w 10% wierzyli w to, co piszą, to mielibyśmy zupełnie innym miejscu w ogóle Kościół, Polskę i świat. W 10%. Piszą pod chwilą jakiegoś uniesienia, jakaś prawda się pokazała, jakieś światło, ale za chwilę przychodzi proza życia. Przychodzi jakiś lęk, tak? Niepraktykowane synostwo i to się staje gdzieś tam z boku, zapomniane. 10% tego, co jest pisane, żeby ludzie w to realnie wierzyli, żeby uwalniali w to wiarę w swoim życiu. Byłaby totalna petarda. Wiecie, ale co chcę o tym powiedzieć, że naprawdę, bo to czasami Kościół ma ileś lat, jest coraz więcej różnych takich wzniosłych też i mądrych nauczań, ale ja chcę powiedzieć, że moja osobista wiara w to, że Bóg mnie kocha zawsze, a jestem świadomy, kiedy się pomylę, no bo jestem świadomy, ale moja osobista wiara jest dla mnie chyba najpotężniejszą bronią, jaką mam. Bronią w ogóle w życiu. Bo przestałem się bać pomylić, przestałem się bać porażki, przestałem w ogóle jakoś, zacząłem inaczej na siebie patrzeć. Zacząłem myśleć o tym w ogóle naprawdę, no kurczę, no jestem synem. No jestem synem, no dobrze, no to był błąd, no ale to mnie nie definiuje, to już było, to jest za mną już. Ja lecę dalej w ogóle, no jako syn. To jest to broń. Z drugiej strony jest to potężne źródło też inspiracji i potężne źródło siły, tak? Dla wielu decyzji w moim życiu. Bo co ja mam do stracenia? A co ja mam do stracenia? Co masz do stracenia? Wiecie, czym jest pomyłka? Kiedyś się zastanawiałem na to. Pomyłka to jest wydłużona droga do celu. Tylko tyle. Wydłużona droga. Ja w ogóle kiedyś miałem takie objawienie, nie? Takie moje, to, że w ogóle tak powstał w alfabecie, tak powstało on, e i ci, nie? Że powiedzmy, żyjemy odcinkowo, wierzymy odcinkowo, tak? Czyli wierzę z odcinku A do B, ale jak się pomylę, to poszedłem w on, nie? To teraz idę z on do B, nie? I tak okej, okay, tylko wydłużona droga. Ale idę dalej, no i co? Coś tam odkryłem. I teraz zobacz, jak patrzysz z tej perspektywy, z perspektywy syna, to tą pomyłką, zobacz, to bez tego on nie było jakiejś świadomości, że jest on. A teraz ty z tego on usłużysz innym ludziom. Usłużysz. Usłużysz. Tak alfabety powstały. No i trochę wydłużona droga do celu, ale wiecie, to jest ta pomyłka, to jest bardzo ważne. Ona cię nigdy nie zabije i ona cię nie zniszczy. Żadna pomyłka. Zobacz. Mówimy o krwi Jezusa, o wymianie krzyżowej. Pomyłka cię nie zabije. Śmierć została pokonana. Nie zabije cię. Nie zniszczy cię, tak? Zobaczcie,
nie da się zabić syna, który jest wieczny. Jak można zabić syna, który jest wieczny? Jak można zabić? Nie da się zabić syna, tak? Nie da się też zniszczyć syna króla królów. No kto ma taką władzę, powiedzcie mi, tak? Jest król królów, pan panów. Stwórca wszystkiego. Jesteś synem. Kto ma taką władzę, żeby wbić kija między was? Żeby was zniszczyć. No kto ma taką władzę? Przecież on nie jest zaburzony. On nie nasyła swoich ochroniarzy na ciebie, bo cię kocha bezwarunkową miłością. Więc wszyscy inni są poniżej w hierarchii. Są niższymi bytami, bo ty jesteś syn. Sługa musi zasłużyć. Anioł musi zaraportować, a ty wchodzisz. Anioły mają zadania do wykonania. Ale ty nie masz zadania do wykonania. Ty idziesz. Przesuńcie się, anioły. Idę. Gdzie? Do lodówki. Do lodówki idę. A wiesz, to kolejka jest. Sorry, stary. Moja lodówka. Ojciec mi kupił kefiry. Idę wziąć, bo wiesz, w gardle mi zaschło. Przeżywanie synostwa to jest broń. I zobaczcie, ten ostatni fragment. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. Nie? Zobaczcie, właśnie to już co mówiłem. No. Przeżywany duch synostwa jest pewnie w stanie zapewnić, wiecie, to jest takie kombo powstaje. Kombo, które po ludzku inaczej jest niemożliwe. Bo z jednej strony człowiek może mieć najwyższy poziom poczucia bezpieczeństwa. Najwyższy. Tak? Odczuwać przy tym pokój wewnętrzny, czyli w ogóle jest mi w ogóle dobrze, sobie tam płynę, w ogóle wszystko, tak? I przy tym wszystkim jeszcze ten duch jest w stanie być dla ciebie inspiracją do odważnego działania w życiu. Czyli z jednej strony, wiesz, jak działasz w odwadze, to normalnie tam odczuwalne tam wszystkie jakieś te naciski, ale ty możesz, poruszając się w tym duchu, będąc świadomym, że no, nic cię nie zabije, nic cię nie zniszczy w ogóle, niczego nie możesz stracić, w sumie to niczego nie możesz zyskać, no bo wszystko masz, tak? No to generalnie, no ty sobie idziesz, no po prostu idziesz i robisz, bo chcesz. Jesteś zainspirowany w ogóle, robisz, ale przy tym się czujesz bezpiecznie, no bo co ci się może stać? Jak? Jak może cię cokolwiek tutaj dotknąć? I parę takich rzeczy, wiecie, kluczowych też w zakresie ojcostwa i tego w ogóle, jak funkcjonujemy też, jak... Nie można stać się ojcem, nie będąc wcześniej synem. To jest niemożliwe. Droga do ojcostwa prowadzi przez synostwo. Żeby w prawidłowy sposób ojcować innym ludziom, trzeba najpierw stać się synem, bo inaczej przekażemy im coś deficytowego. Coś związanego z zasługiwaniem, z jakimś, nie wiem, trendem tego świata, religii, nieważne, to już wymieniałem to przed chwilą, coś, co jest po drugiej stronie, na drugim biegunie, tak? Zobaczcie, można nauczyć się, dlatego uważam, że to jest w ogóle ważne poselstwo w tym czasie, można nauczyć się różnych technik usługiwania, działania, tak? Mamy mózgi, jesteśmy w stanie się tego nauczyć, tak? I tu absolutnie nie chodzi mi o jakieś, wiecie, złe intencje czy coś. Nie, można się tego wszystkiego nauczyć, ale bez tego Abba Ojcze, bez tego, wiecie, pieszczotliwego zwrotu, będzie to podszyte jakimś lękiem, jakąś niepewnością, albo próbą przypodobania się Bogu, albo próbą przypodobania się człowiekowi innemu. No, czegoś będzie brakowało. I teraz wiecie, oczywiście, jak każda służba, to ma dwa wymiary, ten zewnętrzny i wewnętrzny. Jeżeli zewnętrzny, to będzie usługiwało ludziom i to będzie dobre, ale wewnętrznie człowiek no, nie będzie się płynął w tym pokoju, w tym poczuciu bezpieczeństwa, tak? Nie będzie się czuł, no nie będzie syn, nie będzie się zachował jak syn. Będzie ciągle starał się coś zrobić i ciągle oglądał się za siebie, czy jego pozycja jest bezpieczna. To też z miejsca przeżywanego synostwa człowiek jest w stanie prawidłowo rozpoznać i wypełnić swoje powołanie. Zobaczcie, jak człowiek uświadamia sobie to, że jest synem i czuje się bezpiecznie, tak? To teraz jego powołanie, prawda, o której się dowie o sobie, nie będzie ani za duże dla niego, ani nie będzie za małe. Bo w synostwie już nie ma miejsca na takie analizy. W synostwie już nie ma miejsca w ogóle na takie, wiecie, porównywanie, nie ma miejsca na deficyty. Dlaczego? Bo w synostwie nie ma poczucia braku. To jest taki rodzaj więzi,
pomiędzy ojcem a synem i zjednoczenia, taki rodzaj więzi, że tam nie ma braku. Wszystko, co moje, jest Twoje. Wszystko. Nie ma braku. Nic nie jest za duże i nic nie jest za małe. Masz wszystko. Na tym chciałbym kończyć dzisiaj, słuchajcie, żeby jakby pamiętając, jakby podsumowując to, idąc dalej w życie pełne służby, po pierwsze pamiętaj, że jesteś synem i po pierwsze bądź synem, zawsze. Bądź synem. Synem. Po pierwsze. Niech wszystko inne wypływa z tego synostwa. Z tego miejsca. Niech to będzie źródłem. Z miejsca Twojej świadomości, Twojego synostwa. I też nie śpieszcie się nad... Nie ugruntujcie się w tym. Naprawdę, ja Wam powiedziałem teraz, ja wiatra łez wypłakałem przed tym. Przerabiając to w swojej głowie tak... Nie intelektualnie, bo intelektualnie to ja to od dawna wiedziałem. Dużo książek przeczytałem szybko, jak się nawróciłem. Więc wiecie, mogłem Hegena cytować, Dereka Prince'a, wszystkich, tak? Głowę miałem pełną różnych informacji. Ale musiałem uwierzyć w to, że jestem ucieleśnionym pragnieniem Boga. Jestem teraz, w tym stanie, jakim jestem. Jestem nim, tak? I zobaczycie, jak zmieni się Twoje myślenie. Jeśli będziesz się w tym zanurzał, jak zmieni się Twoje myślenie. Zobaczysz, jak przestałeś czy przestałaś się bać. Bo nie patrzysz już na problem, nie patrzysz na lęk. Patrzysz na to, że jesteś synem. I siłą rzeczy przeżywany duch synostwa wyparł zniewolenie i wyparł myśli lękowe, tak? Zobaczysz z automatu, jak wzrosła Twoja odwaga. Że to nie jest to, co powiedziałem na początku, że ktoś się urodził z tym i tak ma. Tylko popraktykował to. Poprzeżywał to i idzie w tym dalej, tak? Zobaczysz też, jak uniezależniłeś się od tego świata, od tej religii, od tego właśnie myślenia wszędobylskiego, że coś za coś, nie zrobiłem to, nie zasłużyłem, to nie mam, tak? I w ogóle, wiecie, jak poszerzą się horyzonty Twoje, że człowiek będzie widział dalej i szerzej. Dlaczego? Bo każde zniewolenie, każdy duch niewoli, każda lęk ogranicza człowieka. To poczucie bezpieczeństwa, to ten pokój wewnętrzny powoduje, że człowiek w ogóle, wiecie, no jest w stanie wyprostować się, nie ogląda się za siebie, nie da ci energii w ogóle, trzeźwo myśleć i patrzeć. I decydować. Porozważajcie to. Po pierwsze, więc bądźmy synami. Amen.